Baranowice. Tu mieszkał Gipley. Niestety w ostatnim odcinku został pokonany przez Sirenheada i wylądował na cmentarzu. Wszyscy mieszkańcy w mieście zapomnieli o jego istnieniu, lecz ten postanowił dać o sobie znać i powrócił jako duch. Teraz sieje postrach i straszy mieszkańców miasta. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 14 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Ej, co to jest w ogóle? O co tutaj chodzi? Ja nie mogę, siemanko w ogóle, tutaj... Duch Gipley? Ej, słuchajcie, ja chyba jestem duchem i właśnie wyszedłem ze swojego ciała, widzicie? Jestem normalnie tutaj, leży jakby moje ciało, ja wyszedłem ze swojego ciała, ja cię kręcę, ale dziwna sytuacja, nie wiem w ogóle o co chodzi, jakim cudem się tu znalazłem, ale za momencik się tego dowiemy. Oczywiście, jeśli tego nie robicie, wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami, wpadajcie do sklepu egiplay.pl po super plecaki i ciuszki i oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, a ja teraz, wiecie co, muszę się stąd jakoś wydostać. W sumie jestem duchem, a duchy przecież potrafią na przykład latać. Spróbuję to zniszczyć i słuchajcie, ja nie mogę, wyleciałem stąd jak prawdziwy duch. Ej, to jest jakiś prank? I ktoś może sobie jaja robi. Niby jestem, słuchajcie, czarno-biały. Wygląda na to, że tam na dole leży moje ciało, ale mi się w to nie chce wierzyć. Ej, tu może Antek coś zrobił, cię dziwnego. Nie, w ogóle nic nie pamiętam. Nie wiem w ogóle, jakim cudem się znalazłem. Wiedziałem, że to sprawa Antka i patrzcie, w ogóle Antek tutaj jest. Dobra, Antek, siemanko. Halo, halo, ej, co jest, Antek? Co ty mnie nie widzisz? Ej, słuchajcie, jestem tutaj i oni mnie nie widzą? O co tu chodzi? Halo, chłopaki, no patrzcie, ja tutaj latam, potrafię latać. Antek, co ty tutaj kombinujesz? Ej, no ja nie wiem w ogóle, co tu się dzieje. Trochę jeszcze nie za bardzo kumam to latanie. Wiecie co, bo tak trochę niestabilnie to jest. Ej, a ty co się tutaj czaisz? Kim ty jesteś, co? No i jak to kim? Jestem duchem i ty też jesteś teraz duchem. Witam, 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 że widzę, że jesteś nowy w ogóle tutaj. Tak, ja jestem duchem, nie jestem nowy, słuchaj. To jest na pewno prank jakiegoś mojego kolegi. Patrz, tu jest mój kolega Antek. Czemu w ogóle oni mnie nie słyszą, jak ja coś do nich mówię, co? No bo jesteś duchem, patrz! Ja też jestem duchem, normalnie nie wiem, jak zginąłeś. Ja w ogóle nie pamiętam, jak ja zginąłem, ale wiem, że ty jesteś duchem. Ja nie jestem duchem, słuchaj. To jakimś cudem mam tutaj telefon i za momencik zadzwonię do mojej żony Gipleyki i słuchaj, zaraz ci udowodnię, że nie jestem duchem. Dobra, to wykręcam numer, słuchaj. Dobra, numer do Gipleyki, hop, hop, hop. Halo? Halo, halo, Gipleyka? Halo, słyszysz mnie? Słuchaj, Gipleyka, jestem tutaj obok. Halo, słyszysz? Proszę powiedzieć, halo. Ej, w ogóle ona chyba nie słyszy. Proszę sobie nie robić żartów. Dobra, wyłączam się. Ej, Duszku, o co chodziło? Zadzwoniłem do Gipleyki i w ogóle mnie nie słyszała. Co jest? Ludzie nas nie słyszą? O co tu chodzi, co? Patrz, jesteś duchem. Nie wierzysz mi, to sam się przekonaj. Idź do domu i zobacz. A ja ci nie wierzę, słuchaj, idę do Gipleyki. Za momencik chcę z nią pogadam i wszystko wyjaśnię. Dobra, wsiadamy, słuchajcie, pojedziemy sobie tym skuterkiem już jak normalni ludzie. W ogóle nie wiem, jakim cudem potrafię, wiecie co, lewitować i się unosić w powietrzu. Na pewno, nie wiem, może mam jakiegoś jetpacka wszczepionego czy coś. Antek na pewno wie, o co tutaj chodzi, tylko on udaje, że mnie nie widzi. Idziemy do Gipleyki, za momencik wszystko wyjaśnimy sobie, co i jak. Siemaneczko, rodzinka, jest tutaj ktoś. Gdzie są wszyscy? W szkole, w pracy, pewnie dzieciaki. Ale Gipleyka powinna w tym momencie gotować. Ej, co ona jest taka na czarno ubrana? Ej, ona płacze? Co się dzieje? Oj, ja cię nie mogę spać. Gipley zginął. Próbował pokonać Sirenheada i został pokonany. Halo, Gipleyka, ja tutaj jestem. Halo. A co to było? Gipleyka, tutaj stoję, nie widzisz mnie? Halo, halo? No jestem obok ciebie. Co ona w ogóle nie widzi mnie? Gipleyka, widzisz mnie czy nie? Ona mnie nie widzi ani nie słyszy, słuchajcie. Nie płacz, Gipleyka, ja nie mogę. Ty, słuchajcie, może ja naprawdę jestem duchem i mnie po prostu ludzie nie widzą, nie słyszą. Ej, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Coś mi to świta. Przecież to w ostatnim odcinku chyba ten Sirenhead mnie pokonał. Pamiętacie ten odcinek? Bo ja nie za bardzo. Możecie napisać w komentarzu, czy oglądaliście ostatni odcinek, gdzie pokonał mnie Sirenhead, bo mi tak świta 50 na 50. Coś mi tutaj to mówi, że on nie ma tego ciała. Nie wiem, czy to ja wysadziłem, czy co, ale ogólnie naprawdę sytuacja jest dziwna. Muszę w ogóle, wiecie co, coś wymyślić. Nie wiem, jakoś się odmienić w normalnego człowieka. Nie wiem, może pójdę gdzieś...
Ej, wierzysz co? Mi? Teraz mi wierzysz? No duszku, ogólnie nie widzi mnie, nikt nie słyszy Jiplejka, tak jakby wiesz co, jakbym mówił i by mnie nie słyszała ani nie widziała. Rzeczywiście możliwe, że jesteśmy duchami, bo duchy w sumie potrafią latać, my potrafimy latać. Tak. I ogólnie co ty jako duch robisz? To jest wiesz fajne co? Zajęcie ogólnie być duchem, super! Czy raczej nie za bardzo? Mega super, nikt cię nie widzi, możesz jeść co tylko chcesz, tylko wypada po prostu z twojego ciała. Czyli w ogóle nie musimy jeść, nie musimy się żywić, nie, co? Nie, jesteśmy nieśmiertelni, patrz, skocz z tego to budynku, boisz się? Skocz, spróbuj, no. No trochę się boję, uhu, ludzie, patrzcie, ej, w ogóle nawet nie drgnąłem, nawet kostki mi nie złapało, ani nie złamałem, ani nic, ale najbardziej mi się podoba latanie, że my w ogóle potrafimy latać po całym mieście, to jest niesamowite. I ogólnie czym ty się zajmujesz na co dzień, co robisz, co? Jak wygląda twoje życie? Straszysz ludzi? W dzień czy w nocy? W dzień, w nocy, to jest mega śmieszne, mówię ci, chodź, pokażę ci jak się straszy i zobaczysz, że to sprawia mega, mega, mega frajdę. No to dawaj, chodź, spróbujemy kogoś nastraszyć, ale ogólnie to nie jest chyba za bardzo w porządku tak super. Ludzi straszyć, ale w sumie patrz. Duchy są straszni. Tam jest jakiś małolacik w ogóle, patrz, nubek. Możemy go też normalnie strolować, okej, dobra, pyk, 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 ale on jest jakiś dziwny, nie wiem, czy on mnie widzi, a może widzi kamerę, haha, ale pan ty, ale czemu go zakopałeś w ogóle pod ziemię, co ty to no, nagrywasz jeszcze? Tak, nagrywam to normalnie, bo ja tu mam swoją kamerę, którą znalazłam na tym, na właśnie cmentarzu, taka stara jakaś, ale słuchaj, nagrywam jest super, słuchaj, no bo co mam robić jako duch, wiesz? No nie wiem, nie wiem, no to pokaż, co tutaj jeszcze, co robimy, robimy jakiegoś trolla razem tutaj? Ty, tak, a możemy na przykład, nie wiem, przestawiać meble ludziom, czy coś? Tak, właśnie chodzi o to, że my przestawiamy meble i nawet jak się bardzo postarasz, tak, to... Tak, no to czekaj, ja na przykład te... Zrobimy mu tu bałagan, co? Zobacz, tak, na przykład, tak, tak, duchy, dokładnie. Wszędzie mu ten, krzesła poustawiamy, okej, okay. Tu latające patrz. Krzesła, ja nie mogę, ale trolek, słuchaj, najlepszy trolek. Dobra, kanapę mu ustawię tutaj, słuchaj, tak, żeby nie mógł usiąść. Mu wszystko poprzestawiam. Ja nie mogę, słuchaj, ale to bał. Wygląda w ogóle. Ej, ty, on tam jest, czekaj, on czekaj, tam w ogóle no, jest na tym, na balkonie, zobacz, chyba zobaczył nas, co robimy, ty. Nie no, teraz trzeba go strolować. Nie widzi nas, może go do basenu wsadzimy, co? Tak, do basenu, chodź. Dobra. Halo, panie, o, patrz, normalnie, nawet można go dawaj, gramy w ping-ponga nim, bang, ping, jedną i ty w drugą. Pong, ping. Dawaj go trochę w lewo spróbujemy, w moje, czekaj, twoje prawo. Okej. Okay. Ty w ogóle on nie ruszy się w tamtą stronę. Czekaj, boi może się. Pyrknij go tutaj. Ja go może z tej strony trochę. Czekaj, w ogóle on słuchaj tutaj, tylko do przodu i ten do tyłu, ale w ogóle niezłe te trolki. O, czekaj. I teraz, dawaj. Dobra, i dawaj do basenu go. Jej, ja nie mogę, strolowany. Boisz się. Słuchaj, my się w sumie niczego nie boimy, nie? Bo możemy w sumie latać, jak coś to możemy zwiać, nikt nam nic nie zrobi, skoro jesteśmy nieśmiertelni, to naprawdę jest fajnie być duchem. Powiem ci, że naprawdę mega. Mi się podoba. Co jeszcze mu robimy? Wiesz, możemy co? Niszczyć wszystko, nie? No, dokładnie, ale to bym się trochę bał, bo jak przyjdą tacy jasnowidzy, albo tacy, co duchy normalnie, wiesz, z jakichś domów po prostu odpędzają, to mogą się nas pozbyć, więc lepiej nie aż tak. No dobra, słuchaj, dobra. Założę się z tobą, że zrobię lepszego trolla. Tak, ja zrobię lepszego, nie ma opcji. Patrz, dam ci rzeczy do trollowania i spróbuj normalnie zrobić trolla, a ja też idę sprawdzić. Ja jestem mistrzem trollowania, słuchaj. Tak myślisz? Dobra, ja troluję ten domek zaklepany. A ja idę tam. Dobra, na początku słuchajcie w ogóle, wystraszymy kogoś, wiecie co, tutaj przyciągniemy diamentami, weźmiemy na przykład tabliczkę i napiszemy tu grasuje duch Jiplej, strzeżcie się, albo idź dalej. Nie będę tutaj używał dużych, małych liter, żeby było tak po nubsku. Idź dalej. I tutaj będzie, słuchajcie, mina. I dalej za miną będą tutaj diamenciki. I ten. I napiszemy na przykład... Uciekaj... cwaniaczku. Albo uciekaj... przyjacielu. Tak w sumie jakby to była jakaś rada przyjaciela. Ale tak naprawdę oczywiście to jest podpucha. Przyjacielu, okej, okay, tutaj następna, słuchajcie, mina, muszę tylko uważać, żeby w to nie wpaść. Tu następne diamenciki, słuchajcie, następna mina i wszystko oczywiście nagramy. Ustawimy tutaj kamerę i tutaj napiszę, wygrałeś.
Wygrałeś. Gratulacje. Okej, wygrałeś, gratulacje. W sumie, słuchajcie, ludzie mogą zobaczyć na tabliczkach, co my piszemy i może możemy w ten sposób się z nimi komunikować. Spróbujemy jeszcze tego. Na razie ustawimy tutaj, słuchajcie, kamerę, żeby wszystko się ładnie nagrało, żebym udowodnił, że jestem najlepszym trollmanem. Także tak wygląda mój pierwszy trolek. Popatrzcie, ktoś idzie akurat. Dobra, ktoś idzie i ktoś idzie. Zobaczę diaksiki, uwaga. Diament, okej. Okay. Ale się podjarał. Czekajcie. Spróbuję go strolować, bum. Do dziury. Co? Tu grasuje, tu dziwę idź dalej. Co? Jak tu? Ała! Ja nie mogę, wpadł w pierwszą minę, słuchajcie. Dobra, dobrze poszło. Na razie się dobrze trzyma, ale wysadził już sobie w ogóle tu płotek. Okej. Okay. Nie poddaje się, idzie dalej, patrzcie. Czekaj, przyjacielu, o nie! Kurczę, ja nie mogę, to wszystko się nagrywa, widzicie? O nie, kamerę popsułem. Dobra. Nie, uwaga. Co? Wygrałeś, gratulacje. Jest, wygrałem. O nie, to jest jakiś duch. Co jest? Dobra, uwaga, ostateczny cios. Uwaga, niech tu przyjdzie. O nie, diamenty. Dobra, ja słuchajcie, zwiewam. Mam nadzieję, że zabieram kamerę i nieźle strollowałem tutaj tego człowieka. W ogóle fajnie być duchem. Napiszcie, czy wam się podoba taka rola. W sumie nie wiem, czy ja dobrze robię zbytnio, że tak naprawdę troluję ludzi i co całe życie mam teraz straszyć i trollować ludzi. Tak ma wyglądać takie życie. Słuchajcie, ja w sumie bym chciał tak naprawdę wrócić do swojej rodziny, bo Gplayka w ogóle jest w żałobie. Ona cała na czarno ubrana i tak naprawdę no trochę mi szkoda jest, wiecie. Może tutaj gdzieś się rozejrzymy. Tutaj w sumie jest pełno ludzi, gdybyśmy tu miny poustawiali. Przecież oni będą wpadać tu w te miny, patrzcie. Pyk, 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 pyk. Ja nie mogę, no po prostu masakra. Nie wiem, już wlecieli piersi. O nie, Gplayka, nie wpadaj, nie. Gplayka, czekajcie, spróbuję się porozumieć z Gplayką teraz. Gplayka, stój. Stój, Gplayka. Co jest? Gplayka, stój? Co jest grana? To są jakieś miny, ojejku. To ja, Gplay, uciekaj. Czekajcie. Uciekaj. O, nieźle napisałem, uciekaj. Muszę zniszczyć te miny, słuchajcie, bo Gplayka. Chcę do ciebie wrócić, napiszę. Chcę do ciebie wrócić. Ale jestem duchem. Jestem duchem. Dobra. Mam nadzieję, że skuma. Kurczę, jak mi jest szkoda. Znajdę rozwiązanie, Gplayka. Znajdę rozwiązanie i do ciebie wrócę. Trzymaj diamenty. Diamenty dla Gplayki, jak najwięcej. Żeby tutaj ten. Czekam na ciebie, Gplay, w domu. Czekam. Dobra, ja też na ciebie czekam. Ja nie mogę. Tak tęsknię, słuchajcie, dobra, żeby tylko mi w minę żadną nie wleciała. Ja nie chcę w ogóle trollować. Widzieliście? Moja normalnie żona prawie wleciała w moją pułapkę. Nie chciałem, żeby coś jej się stało, ale chyba nie chcę być duchem. Muszę spotkać tego duszka i zapytać czy jest jakiś sposób, tak naprawdę, żebym się odmienił w normalnego człowieka, bo dla mnie to nie jest ani przyjemne, ani miłe robić zło na świecie. Ja chciałbym robić dobrego. Duszku, jak tam twoje trolki? Chodź, pokażę ci coś. Zalałem cały dom. Tak, kogo? No, takiego biznesmena, chodź zobaczyć, normalnie rura szybko, takiego pranka to ty nigdy nie widziałeś, gdzieby, patrz na to, normalnie, tak. Ja nie mogę, w środku wszędzie jest woda? Nieźle, ale wiesz co, duszku, ja tak pomyślałem, że ja nie chcę robić tak dużo złego ludziom, bo ja nie jestem taki, to nie jest nic przyjemnego i w ogóle osobę, którą tak naprawdę, wiesz co, darzyłem największym uczuciem, prawie strollowałem, wpadła w minę i mi się bardzo przykro i smutno zrobiło. Ja bym chciał jakoś wrócić do świata żywych, ja bym chciał wrócić do swojego ciała, ogólnie to jest możliwe. Słuchaj, wiesz co, mi się tak podobało bycie duchem, że... Wiesz, był kiedyś taki dobry duszek Kacperek i on ogólnie robił dobre rzeczy. Ja chciałbym być bardziej jak już takim duszkiem, a najlepiej to bym w ogóle nie chciał być duchem i chciałbym wrócić do swojego ciała, wiesz?
słyszałem, że jest jeden sposób, żeby wrócić właśnie. Jak? Żeby wrócić. I to jest taki sposób, że po prostu idziesz do wiedźmy i tam u tej wiedźmy podobno jest jakaś książka i jest jak ożywić ducha właśnie, ożywić zmarłą osobę. Ale czy to nam się uda, czy nam się powiedzieć? Nie jestem tego pewien. Nie wiem, to lećmy, słuchaj, szybko do tej wiedźmy. Dobra, i mam nadzieję, że nam się uda. Najważniejsze, Mando, że jest jakaś nadzieja. Mam nadzieję, ogólnie ta wiedźma nas nie będzie widziała też, czy za pomocą magii może w nas w jakiś sposób zobaczyć. Chyba nie będzie widziała, ale musimy być ostrożni. Widzę ją tam. Dobra. Po cichutku, dawaj wejdziemy i może znajdziemy tutaj jakieś plany. Okej, chodź. Ty, tutaj widzę już jakąś skrzynkę, poczekaj, sprawdzimy, co tam jest. Możemy przy okazji zrobić jakiegoś trolla, poprzemeblować później coś, co nie? Tak. Albo tutaj wiesz co, jakiś na przykład sufit jej tutaj zawęzić. Dobra, czekaj, musimy tutaj znaleźć jakieś, nie wiem, jej laboratorium. Ej, w ogóle tutaj coś jest, czekaj. Jest jakiś enchanting table, poczekaj, sprawdzimy, tu jest jakaś skrzynka, ale jest pusta. W ogóle ile złota ona tutaj ma, nieźle, co? Widzisz coś tutaj? Chyba nie. Ej, chwila, tutaj jest jakaś ukryta skrzynka, widzisz? Zobacz, duszku. No, czekaj, czekaj, idę. No faktycznie, ty, jest książka, jak ożywić zmarłą osobę. Tutaj trzymała tajne plany, poczekaj. Przepis na miksturę. Dwie pajęczyny, morska woda, trzy jajka, rzecz bardzo bliska sercu. I co, za pomocą tej właśnie receptury możemy tak naprawdę się odmienić? Czekaj, dwie pajęczyny, czekaj, ona tutaj nie miała gdzieś pajęczyn? O, jest, mam tutaj jedną. Jedną pajęczynę i drugą, dawaj, bierzemy, trzymaj. Jedna i druga. Okej, dawaj, mamy już dwie pajęczyny. Co tam jeszcze było? Morska woda. Okej, czekaj, czekaj. O nie, zobaczyła mnie. Co robimy? Bierzemy ją w pajęczynę, dawaj, trolujemy. Chociaż ona, my jesteśmy duchami, może ona nas nie widzi. Ja ją tutaj zatrzymam na razie. Dobra, jest pajęczynie. Czekaj, tutaj mam wiaderko, wezmę wiaderko. Okej, i wezmę, tu jest przecież morze. Także wezmę morską wodę. Ej, poczekaj, nie wziąłem. Ej, nie mogę napełnić, trzymaj, weź spróbuj napełnić to wiaderko. Może musi być... Masz? Dobra, mam. Dobra, co tam jeszcze było, poczekaj. Trzy jajka, okej, tutaj jest pełno kurek. Może znajdę, dajcie jajko, znieście jakieś jajko. Jajko. Trzy jajka potrzebujemy, masz już jakieś? Bo ja na razie nie widzę mam. Nic. A nie masz na przykład w domu? Jeszcze oko pająka, nie? Ej, tutaj są jakieś chyba, to są oczy pająka? Ile ich potrzeba? Dwa, to czekaj. Daj. Okay, mam. A, dwie pajęczyny. Nie, nie ma tutaj nic o oczach pająka. Jest dwie pajęczynie, morska woda, trzy jajka i rzecz bliska sercu. Ty, a co to jest rzecz bliska sercu? To nie wiem, telefon mój? Dobra, chodź do mnie. Może strolujemy jeszcze tą jakąś wiedźmę, czy nie? Tak, czy już ją zostawiamy? Do wody ją. Patrz, do wody ją, albo do dziury. Do, jak wyleciała. Bum. Dawaj ją daleko. Tu ją wyprowadzimy. Żadna magia jej nie pomoże. I pod wodę. Ja nie mogę. Patrz jak daleko. Teraz będzie musiała dopłynąć. Dobra, chodź teraz, duszku, lecimy do mojego domu. Postaramy się zrobić tą miksturę i może uda nam się odmienić po prostu w normalnych ludzi, okej? Okay. Tak. Także jesteśmy tutaj. Wiesz co, musimy odnaleźć teraz jajka. O, tutaj jest jeszcze kurczak, może on tutaj zniesie. Ja idę na górę poszukać. Może znajdę właśnie rzecz bliską sercu, słuchajcie. No tutaj mieszkam, śpię. No ogólnie blisko mojemu sercu jest Gipleyka, wiecie? W sumie... Mógłbym może włożyć... Co jest? Ktoś duszku? Przyszedł! Kto przyszedł? Gdzie? Ej, to jest Gipleyka, słuchaj! Ona jest bardzo blisko mojemu sercu! A może tak naprawdę ja bym na przykład jej część wziął, czyli na przykład wyrwał jej po cichu włosa bym miał tak naprawdę rzecz blisko mojego sercu, czyli Gipleykę. Dobra, czekaj, ja spróbuję z włosy wyrwać, okej? Dobra. O, dobra, mam włosa! Jest. Duszku, czyli tak, trzymaj, mamy dwie pajęczyny, mamy włosa, rzecz bliską sercu, jeszcze potrzebujemy tylko trzy jajka. Czekaj, kurka. Masz jakieś jajka? Może gdzieś tutaj była. Nie wiem, w lodówce może będą, czekaj, żeby tylko Gipleyka nas nie zobaczyła. Są! Dobra, mam w lodówce. Dobra. Trzymaj, raz, dwa, trzy. Słuchaj, gdzie to wszystko zmieszamy? Masz jakiś pomysł? W pralce, tam się szybko ty, zmiesza. Ty, no w sumie można tam powirować. Rzeczywiście, mam tutaj pralkę, chodź. Spróbuj wszystko zmieszać. Dobra. Ty też chcesz się odmienić w ogóle w normalnego, czy jak? Mam swoją zabawkę ulubioną, więc sobie też wrzucę, patrz taką. Dobra. I, no to dawaj. Pyk, i wszystko tutaj dajemy. Pyk. Dawaj, wirowanie. Okej, wirowanie. Weź tutaj na 60 stopni wstaw, żeby wszystko się zmieszało ładnie. Dobra. Jak tam udało się? Dobra, mam dla siebie, jeszcze dla ciebie. To jeszcze wrzucam jeszcze raz Dobra. wszystko. Pyk. Ja tu się załatwię może przy okazji, czekaj. No, no, no.
na pyk, tylko nie podglądaj mnie, ej, nie odwróć się, nie podglądaj, bo ci tu minę podstawię. O nie, nie, w sumie niedobry pomysł, bo by tu wysadziło mój domek. Dobra, już. Ups, popsułem. Masz dla mnie miksturę? Proszę. To dawaj, czekaj. Ty, rzeczywiście, mikstura życia. No to co, gdzie tutaj, tu w łazience tutaj to pijemy? Dobra, lecimy z tym. Dobra, tu co, zdrówko, przyjacielu. 3, 2, 1. Klub. Ja nie mogę. I co, ty w ogóle jesteś normalny. Ale dobrze, przepływ energii, też jestem już normalny, nie jestem duszkiem. Ej, ja nie mogę. Słuchaj, ale nieźle. Idziemy teraz tutaj, chodź, porozmawiamy, zobaczymy, czy G-Playka mnie widzi. G-Playka, jestem już w domku, widzisz mnie? Powiedz, że mnie widzisz. G-Play, ty żyjesz, G-Playka powiedziała, że G-Play, ty żyjesz. Tak, żyję, tak. G-Playka, jesteśmy, ja nie mogę, słuchaj, tak, musimy to uczcić. Super, w ogóle mam jeszcze te diamenty, już nie jesteśmy teraz duchami, ja nie umiem w ogóle już latać, słuchaj. Ja cię kręcę, ale świetnie, udało nam się odmienić, już nie jesteśmy duchami, będziemy mogli razem z G-Playką dalej spokojnie sobie żyć. Ja nie mogę już nigdy więcej, słuchajcie, nie walczę z Siren Headem, bo tak naprawdę to wszystko przez niego. Ja się z wami żegnam, na ten odcinek to by było na tyle. Dzięki, cześć, na razie, trzymajcie się, pa, pa.